32 kolegi PKW Polski Ekstra Klasy. Dzisiejszy mecz zakończył się z Wrocławiem Jarosławem wraz z lektorem Wielkości Pana Dobrowia. Myślałbym, że słowa dzisiejszego spotkania. I już komentarz. Dzień dobry. Today I think that we make a effort match, a match that all the players show that they want to fight. Of course, it was a difficult stadium for to get points. I think in the end we had the chance to have one or two clear opportunities to take the 3 points home, but in the end it's the bad luck, like also in the previous matches. Jeszcze tylko przed meczem. Zrobiliśmy dzisiaj kilka rzeczy, żeby wygrać. Pokazaliśmy to, że dążymy do tego, że mamy wolę walki. Oczywiście był to i jest trudny teren, trudny stadion. Jedna, dwie okazje, które stworzyliśmy, mogliśmy zakończyć nieco lepiej. Zabrakło tego szczęścia, tak jak w tych poprzednich spotkaniach. Dzień dobry, trenerze Marcel Kowalczuk po Karpacie Live. W wyjściowym składzie Legii Gdańsk dziś znalazło się 3 młodzieżowców, zgodnie z tym, co trener zapowiada na konferencji przedmeczowej. Ja chciałem się zapytać, jak on ocenia występ tych 3 zawodników, jakie wywarli na pana tutaj zdanie i czy mogą liczyć jeszcze na szansę w następnych 2 pozostałych meczach Ekstraklasy. Dziękuję. Well, I'm happy. I know them. I know what they can do. I think that they were involved in the game. I think that it's very difficult for them after a long period without to have minutes to play 90 minutes. This is very, very complicated for a player that is not used to play. I'm happy what they did. I'm happy how they did it, how was his performance. And well, I have the confidence that they can still grow a lot. Oczywiście odnośnie młodych zawodników, znam ich potencjał, obserwujemy ich każdego dnia na treningu. W dzisiejszym meczu bardzo się starali, to mi się podobało. Oczywiście w ich przypadku ciężko jest wejść po tak długim rozbracie z piłką od razu do gry i pokazać się z jak najlepszej strony. Oczywiście wiemy po prostu, że jeszcze w przyszłych tych spotkaniach mogą pokazać i dać drużynie wiele dobrego. To wszystko. Dziękuję.